Tymczasem w mieszkaniu na Ditla wszyscy bardzo ekscytują się wyznaniem Ali i Magdy o tym, że dziewczyny są parą. Ale nie ma kredzika albo albo, można być też biseksualnym, nie? No w takim razie coś wcześniej musiał do siebie czuć, tylko Ala nic o tym nie mówiła. No właśnie, do tej pory miała tylko chłopaków, no. To znaczy, że ty też nagle możesz być bi? Patrz, jak się przestraszę. Ty się lepiej bój, bo jeszcze Małkowska się zarazi. Ale kredzik to nie jest żaden wirus komputerowy, wiesz? O, idzie, bo to jest, słuchajcie, wszystko wina Konrada, brawo, zapraszamy pana. Co jest niby moją winą? Co zrobiłem? To nie jest stary, Magda z tobą zamieszkała w pokoju i zmieniła orientację. No, ale śmieszne. Ja, ale tak serio, to dziewczyny może by chciały tu kiedyś wpaść na jakąś randeczkę czy coś, nie? Ty stary, to chciały. To jest dobre i my, wiesz co my zrobimy? Zainstalujemy kamerki po mieszkaniu i będziemy sobie mogli oglądać. Super. Nie no, naprawdę świetny pomysł, to może ja też sobie znajdę parę gejów i będę ich sobie oglądać później na kamerkach, tak? A to nie, nie, to jest zły pomysł, odpadają dokumenty, nie było kamerek i nie będzie, nie, no, wróci. Naprawdę jesteście żałośni, mam tego dosyć, idę się wykąpać. Kochanie, królowo ty moja, no! Daj mi spokój. Ale zaczekaj, ty idziesz do wanny, ja wskoczę z tobą, zrobię ci masaż. Poza tym, Iwonka, ty mnie musisz udobruchać za to, że trzymałaś przede mną taki news tajemnicy. Tylko wiesz co, dzisiaj jakoś twoje poczucie humoru mnie nie kręci. Iwonka, no palnąłem głupio z tymi kamerkami. Chłopaki, trochę przegiliście. Zachowujcie się jak głupki. Nie spodziewałam się po was takiego braku tolerancji. A przepraszam bardzo, że my jesteśmy nietolerancyjni. A co my takiego powiedzieliśmy? Po pierwsze, sprowadzacie relacje Ali i Magdy wyłącznie do seksu. Po drugie, uważacie, że fajnie byłoby je podglądać. A po trzecie, naśmiewacie się z nich. To jest słabe. A co wy się na żartach nie znacie? Ja nie rozumiem. Jak się tylko zaczyna rozmowa o gejach czy lesbijkach, to nagle wy się robicie wszyscy poważni. No, to wy macie jakąś fobię, nie my. No. Tak. Mhm. O, idź, Magda, Magdusia, cześć, kochanie. Dobra, dobra, nie mam ochoty słuchać, jak nabijać się jeszcze z jakiejś homoseksualnej pary, serio. Nie, błagam! Nabijamy. Co wam się stało wszystkim? Nie nabijamy się! Magda, no to tylko żarty, a teraz wszyscy na nas weszliście, jakbyśmy byli, nie wiem, coś uprzedzeni. A nie jesteśmy uprzedzeni, kochana, zobacz, no. Zobacz, kochana, ilu ja mam gejów znajomych, zobacz. Marek, Czarek, ten blondyn, zobacz, nawet groźny Wojtek jest gejem, gejoza jak lordoza, Szczepan w stringach jeszcze na profilowym. Po wystawieniu pacjenta na kontakt z czynnikami powodującymi fobię, nie stwierdziłem ataku nieuzasadnionej paniki. Diagnoza? Pacjent jest zdrowy, nie ma fobii. Doktorze, melduję, jestem zdrowy. Zobacz, wszystko w porządku. Dobra, zdrowi to nie jesteście, ale w sumie ładna z was para. Pomyślcie o tym, co?